serdecznie mieszkańców Świeradowa Zdroju. Pozdrawiam z wodospadu, drugiego wodospadu nazywanego Leśnym. Znajduje się on poza miastem, tuż za szkółką, skręcamy w lewą stronę na parking, zostawiamy samochód i wędrujemy do wodospadu, gdzie spotykają się morsy. I dzisiaj mam zaszczyt zaprosić Państwa w niedzielę o godzinie 15 na wspólne morsowanie, ale jeżeli ktoś by chciał pomorsować o innej godzinie, to może być spokojnie, nasi wolontariusze będą czekali przy jednym i drugim wodospadzie z puszkami i będą zbierali pieniążki dla dzieciaków na leczenie, na laryngologię, na diagnozę chorób głowy, otolaryngologię, czyli wszystko to, co jest takie ważne w tym wieku dziecięcym. Im wcześniejsza diagnoza, tym lepiej. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w takim morsowaniu? No nie wchodzimy od razu do wody, musi być najpierw rozgrzewka, przygotować się. Ci, którzy chcieliby rozpocząć morsowanie, to proponuję zanurzyć najwyżej nóżki do kolana, a odważniejsi to powyżej, a już najodważniejsi to mogą zanurzyć się cali. Ale to wszystko od ilości przebytych treningów i możliwości danej osoby. Nigdy nie forsujemy się, nie ryzykujemy, bo najważniejsze jest nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Zapraszam. Niedziela, godzina 15, a w sumie to będą wolontariusze chodzili już od wczesnych godzin porannych i zbierali pieniążki, datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Siema! Woda na początku jest troszkę zimna, ale później już jest całkiem przyjemnie. 8 minut dzisiaj. Który raz? Już 7, jakoś tak będzie. Nazywam się Maja Kruczek i była bardzo zimna woda. A skąd jesteś? Z Lubania. Przyjechałeś tu pierwszy raz? Jesteś, nie. Odnosujesz? Już chyba mój piąty. Gratulacje. Dziękuję. Jaka woda? Aligancka. Zimno, ciepło? No, cieplutka. Teraz już gorąco. Tak. Och, było świetnie. Woda naprawdę jest rozgrzewająca, a szczególnie tak wieczorem, kiedy już temperatura spada jeszcze niżej, aniżeli w ciągu dnia. No i myślę sobie, że zregenerujesz utracone w tym tygodniu siły i od poniedziałku zaczynamy, działamy, bo energii mamy aż nadmiar. I na koniec nacieranie, tak? Tak, nacieranie i jeszcze raz do wody. Jeszcze raz do wody, a? No, bo to wtedy nie czuć nic. To gdzie jest zimniej? W wodzie czy teraz w śniegu? W wodzie. Pierwszym razem, drugim już nie.